Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dziś znowu za mojego kolegę będę tłumaczyła jego filmik, w którym, słuchajcie, otworzy on i pokaże Wam nową skarbonkę, zupełnie nowiutką, która dołącza do naszej kolekcji na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Cat in Box, czyli kot w pudełku. I będzie to, słuchajcie, skarbonka, najprawdziwsza skarbonka na baterię, która będzie dość osobliwą skarbonką, gdyż to kot będzie podbierał nam pieniądze. Store our pocket money here, czyli tutaj przechowuj swoje pieniądze. Słuchajcie, jest to oczywiście skarbonka do monet i zaraz przekonamy się dokładnie, jak ona działa. Wszystko Wam pokażę. No i cóż, oczywiście jest tutaj miejsce na bateryjki, dwie bateryjki AA dla dzieciaków powyżej 3 roku życia. No i słuchajcie, cut in box. No cóż, otwórzmy to. Przepraszam, właściwie jest to gadżet dla dzieciaków powyżej 6 roku życia, ale nie nadaje się dla poniżej 3, oczywiście. Trochę konfundujące, nie szkodzi. Dobra, no to słuchajcie, no to mamy naszą skarbonkę już na zewnątrz, fantastyczna. Tak właśnie wygląda. Jest różowa oczywiście, wygląda jakby była drewnianą skrzynią, no ale jest różowa, więc drewnem to nie jest. Fragile, czyli delikatna jest zawartość tej tutaj skrzyni, paczki, czy czymkolwiek to jest. Jest oczywiście nasza skarbonka na baterię, tutaj mamy miejsce, gdzie te baterie wkładamy, dwie bateryjki AA. Mamy też włącznik, no i cóż, słuchajcie, no nie pozostaje nic innego, jak przetestować tą skarbonkę. Także mam tutaj monetkę, na akurat euro, 2 eurocenty i wrzucimy, zobaczymy, jak to się będzie wszystko tutaj odbywało. Jak wygląda proces zabierania takiej monety przez kota. O kurczę, to się zaczyna ruszać, słuchajcie. Ło, otwiera się klapa. Wow. Widzieliście to na pewno, było to totalnie mega szybkie. Także kot kryjący się w tej skarbonce błyskawicznie podbiera nam monety, gdy tylko ustawimy je w dobrym miejscu. Oczywiście w tej tutaj szynie, w nęce wkładamy monety, które chcemy w naszej skarbonce sobie przetrzymywać. Chciałbym się też dowiedzieć, jak te pieniądze się stąd wyciąga, także muszę sobie pomóc tutaj narzędziem. I mamy otwartą tą skarbonkę, proszę bardzo, i mamy naszą łapkę, łapkę kota, jest też moneta. Trzeba troszeczkę potrząsnąć tym pudełkiem, skrzyneczką, skarbonką, jest. I odzyskaliśmy nasze pieniądze. Dobrze, no to w takim razie, słuchajcie, wszystko już chyba wiecie, to był test skarbonki Cat in Box. Oczywiście monetki wrzucamy w to miejsce, możemy jeszcze raz przyjrzeć się, jak kot podbiera nam tą monetkę. Patrzcie, jak rusza się cała ta skrzynia. Ha, ha, ha. Wow, zniknęła. Słuchajcie, tempo jest błyskawiczne. Bardzo fajnie to wygląda, troszeczkę wolniej trwa cały proces otwierania się skrzyni i wychodzenia łapki, ale jak już zabiera nam monetę, to po prostu w dosłownie ułamku sekundy się to dzieje. Słuchajcie, to byłoby dzisiaj na tyle. Otworzyliśmy dzisiaj Cat in the Box, czyli kota w pudełku. Mamy zatem skarbonkę, w której ten kot się kryje i podbiera nam monety. Słuchajcie, jeśli podobał Wam się dzisiejszy filmik, lajkujcie oczywiście. Mam nadzieję, że skarbonka, którą Wam przedstawiłem, również przypadła Wam do gustu. Piszcie oczywiście w komentarzach. Piszcie również Wasze propozycje co do kolejnych filmików, które chcielibyście oglądać na naszym kanale. Gorąco do tego zachęcam. Subskrybujcie nas za darmo i widzimy się już wkrótce. Cześć!